Cześć, jestem Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi kochani zadymiarze, przyszedł czas na kolejną dawkę sneak peeków i dzisiaj przetestujemy sobie nowego epickiego zadymiarza, który zostanie dodany wraz z nową aktualizacją i nazywa się Grom. Ja dzisiaj ubrałem sobie taki przekozacki sweterek Grincha, Mary Whatever. Możecie go ocenić w skali od 1 do 10. No i zostawcie łapeczkę w górę, bo za każdą łapkę w górę znika ze świata jeden Grinch, który chce powstrzymać święta. Więc jeżeli lubisz święta, strzelaj lajka, a my teraz przechodzimy do testu. Moi kochani, jesteśmy na moim koncie w wersji deweloperskiej i przed wami nowa postać, która dojdzie niedługo do Brawl Stars. Powiem wam tak, że podobnie przypomina Executonera. Tutaj wam się gdzieś wyświetla jego grafika i jest naprawdę bardzo fajny. Sprawdźmy sobie, co o nim tutaj piszą. Głównym priorytetem wartownika Groma jest pełnienie warty. Rzuca we wrogów swoim wiernym radiem. Jego super atak to duża bomba, która niszczy ściany i odpycha wrogów. No dobra, tak on się nam prezentuje. Zobaczmy jego dodatkowe opcje. Atak na 4 kreski, obrona na 2, przydatność na 3, super atak, bomba gromowa. Punktu życia 4500, szybkość ruchu normalnie. Atak, kolega, boom. Grom rzuca kolegę, czyli wybuchającą krótkofalówkę, powodującą eksplozję w kształcie krzyża, która razi wrogów w zasięgu. Obrażenia 1500, zasięg daleki, szybkość przeładowania powoli. Super atak, bomba groma. Grom wystrzeliwuje z pomocą kolegi niszczycielską bombę. Bomba gromowa zadaje ogromne obrażenia, niszczy ściany i odrzuca wszystkich wrogów do tyłu. Obrażenia i zasięg daleki. Wow, no dobra, zapowiada się naprawdę mega ciekawie. Sprawdźmy sobie gadżety oraz star powery. Gadżet będzie nazywał się wieża strażnicza. Grom wyrzuca z bomby gromowej wieżę strażniczą, która pozwala wszystkim sojusznikom widzieć w gąszczu na dużym obszarze. O kurczę, no to będzie naprawdę mega przydatne. I oczywiście mamy jeszcze dwa star powery. Pierwszy star power, pierwszy patrol. Po pełnym naładowaniu super ataku Grom zyskuje 15% do szybkości ruchu. Okej, a drugi star power to współczynnik X. Kojarzy mi się to z atomówkami, związek X. Rozszczepienie głównego ataku Groma zadaje do 30% dodatkowych obrażeń na max odległości. No dobra, czyli mamy dwa dodatkowe star powery, większy damage i szybsze poruszanie się. Później sobie zagramy jakiś duel. Mam nadzieję, że ktoś na wersji deweloperskiej z innych graczy jest zalogowany, więc będę mógł z kimś powalczyć, nie tylko na boty. Atakujemy z podstawowego ataku po 1500. Nasza kula rozbija się na 4 różne części i naprawdę ma daleki zasięg. I chyba to będzie jeden z silniejszych throwerów w Brawl Stars. No poruszamy się tak stosunkowo wolno, no normalnie w każdym razie, nie jest jakaś to szybka postać. No i uwaga, rzucamy teraz ultimate atak. Leci! Przepotężna bomba, która zadaje 2500 obrażeń. Naładujmy sobie szybciutko ultimate attack. Zobaczmy, jak szybko rzucamy. No dosyć szybko. Jeszcze raz ultimate attack. O kurcze, ja tutaj zrobiłem taki X podstawowym pierwszym atakiem. No dobra, teraz sobie poczekajmy, aż się boty zrespą i zobaczcie, co się teraz dzieje. Rzucamy ultimate attack. Leci! Wow! Boom! 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 Patrzcie, jakie oro! Co tu się wydarzyło? Wygląda naprawdę mega ciekawie, ale miała ta ponoć bomba odpychać przeciwników. Zobaczymy, czy odepcha tego bota dużego. Uwaga! Tak, troszeczkę go odpycha, no i jak widzimy, zniszczyła ściany. Dobra, zagrajmy sobie teraz jakiś duel. Wybrałem takich zadymiarzy jak Grom, Serge oraz Penny. No i jedziemy. Dobrze, ktoś dołączył do pojedynku. Jakiś Klaus? Jak ten ziomek się nazywał, to nie mam pojęcia. Zaraz zobaczymy. Gryfa. Wow, 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 wow. Spokojnie tym gryfem, mordo. Mapa wygląda przekozacko. Wygląda, jakbyśmy siedzieli w jakimś Game Boyu. Dobra. Okej, dostał raz. On ogarnia w ogóle, jak ataki tego zadymiarza działają? Nie ogarnia chyba. Patrzcie, dostaje tu bombę. Ult! Ale będzie koniec! Wow! Ależ chłopa wyjaśniłem. No dobra. Jak widzicie, postać dalej mi zostaje, więc jakby mam nadal 3 szanse, 3 życia. A oczywiście ten nie, to nie jest Klaus, to jest Qs. Przepraszam, myślałem, to jest Klaus. Okej, gra Coltem i ten Colt będzie chciał mnie podjechać. Ciekawe, czy ma silver bulleta, czyli tą złotą strzałę, znaczy kulę. Dostanie? Nie dostał. Ała, ała. Nie mogę dać się mu obijać, żeby nie naładował sobie ulta, bo jak sobie naładuje ulta, to będzie przerąbane. Powiem wam tak, że ten tryb będzie mega, mega kozakiem. Jestem ciekawy, jakie będą najlepsze postacie na te tryby. 2, 3, ult, 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 Farel! Jest! Widzicie, jak ta strefa szybko się zamyka? Udało mi się pokonać mu dwóch zadymiarzy. Została jeszcze tarka wiertarka do pokonania, ale staro może być gorzej. Hop, 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 hop. Patrzcie, przed nos mu rzucam! Jeszcze przeżył? Jakim cudem? Chodź, jeszcze raz i ult. No przed ultem to raczej, stary, chyba nie uciekniesz. Zrzuciła go do strefy, rozumiecie? Nice.
Dzięki mordeczko za meczyk. Jak widzimy, niestety nie dołącza, więc zagrajmy sobie normalny meczyk na boty. I jeszcze raz przetestujmy sobie naszego nowego zadymiarza. No to jedziemy, moi kochani. Zobaczymy, czy nam się uda tutaj zrobić jak najwięcej fragów. Raz, dwa, trzy. Ej. Rzuciłem tą wieżyczkę, czyli ten gadżet taki. Okej. Gdzie ona jest? Tu. I giniesz. Bocie. Nie zginął bot numer 9? Jak to się wydarzyło? Teraz. Teraz ginie bot numer 9? Zginął. Jeszcze raz chciałbym przetestować tą wieżę. Gadżet! Ultra, raczej przepraszam. A! Wieża? Wieża ma życie, więc super, bo będziemy mogli tą wieżą na przykład sobie robić taką mini tarczę, więc fajnie. El Primo, odejdź. Dostajesz bombę jedną. Dostajesz drugą teraz. Uciek. Nie, tu jest. Powiem tak. Niby spoko, ale musimy od razu mocno trafiać w chłopa. Nie! Gadżet! Jak widzicie, ten gadżet powoduje, że widzimy w krzakach, w różnych obszarach, więc zarąbiście. Ale takiego El Primo na 5 Power Cubesach jest ciężko pokonać. Bomba. O, jeszcze źle poszedłem. Bomba. Bomba. Jakby to był normalny gracz, już by mnie pokonał. Z pewnością. Dojadę go, tak? Prawie go dojechałem, szybko! Dobijam! Dobra, mamy to wielkie starcie. Po 2400 na 6 Power Cubesach bijemy. To jest naprawdę sporo. Nie! Odejdź! Odejdź, gościu! No i patrzcie na to. Leci! Uwaga! Bum! Dostał, ale ile nie zwróciłem uwagi? 2700 i... Woo! Win! Easy win! No co mogę powiedzieć? Fajnie! Fajnie gra się tym zadymiarzem, ale trzeba się nauczyć, bo jego atak jest taki krzyżowy i po prostu musimy o tym pamiętać. Weźmy sobie teraz mapę Wzburzona Pieczara. Jak dobrze wiemy, tutaj jest na środku dużo krzaków. Głównie tutaj grają Shelly oraz Bullem i zobaczymy, jak mamy ten gadżet, czy nasza przewaga na tej mapie się zwiększy. Taktyka na ten mecz jest mega prosta. Od razu lecimy na środek, przejmujemy go i dominujemy, nikogo nie wpuszczamy, ponieważ mamy wieżyczkę, która podświetli nam wszystko. Mam jakieś to jeszcze bo. Odejdź, panie, bo ode mnie. Bo cię tutaj porobię. No dobra, wbijamy. Stawiamy tower tutaj. I zobaczcie, widzimy totalnie wszystko. No dobra, oprócz tych krzaczków, ale zobaczcie, jaka ta postać będzie OP na tą mapę, jeżeli będziemy grali solo duo, bo zobaczcie, rzucam tu i uderzam w trzech kierunkach. W trzech kierunkach uderzam, rzucając tak kostkę. Niesamowita sprawa. Dobra, odejdź gościu mi stąd, tak? Wyjazd. Nie, dobra. Aszek! Zwariowałeś? Dobra, ginie. Aż ginie. Nie, ginie. Teraz ginie. Dostaję. Nie przyjął. Teraz Rosa 6 Power Cubesów. No, nie mam pytań po prostu. Raz, dwa, trzy, cztery. Szczerze powiem wam teraz, że Bo nie będzie jakąś super przydatną postacią, żeby podświetlać, bo teraz ta postać ma lepszy o wiele, wiele zasięg. No i dobra, sprawdźmy, gdzie on jest. Zdetonowana. Dobra, ten zadymiarz też jest dobry do detonowania bomb, ponieważ nadąża ucieknąć przed miną. Dobra, ta Rosa ginie, bo to jest... O kurde, albo nie ginie. Nie, teraz nie będę widział tej Rosy. Tu jest, dobra. Teraz. Bum! Hop. Ciach. I bum! Zarąbista jest ta postać. Naprawdę jest mega kozakiem. Więc warto brać udział w 23 w challenge'u, aby go wygrać. Także moi drodzy, to było na tyle z tego odcinka. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Tutaj macie kolejny film, który musicie koniecznie obejrzeć. A wyniki na taką przekozacką figurkę Spike'a ogłoszę w ostatnim odcinku ze sneak peeków. Więc musicie jeszcze poczekać. Ten odcinek na pewno pojawi się w tym tygodniu. Ja już się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, zadymiarze. Cześć!